kiedy pierwsze filmy uderzyły mnie, zrobiły na mnie tak szalenie silne wrażenie, to myślę, że też dlatego, że były jak gdyby furtką do wolności. Mój ojciec był zasłużony w ruchu oporu bardzo. Aby móc się tym zajmować i aby móc utrzymać rodzinę, czyli mnie, a potem moją siostrę, która niestety umarła z głodu, bo jednak warunki były zbyt straszne, to pracował w Instytucie profesora Weissa. Był to instytut, który produkował szczepionkę przeciwtyfusową dla armii niemieckiej, a trzeba mieć w pamięci, że w czasie I wojny światowej miliony ludzi umarło w Europie z tyfusu. Muszą być jakieś prawa. Bóg. Musi być między nami a Bogiem rozmowa. Były takie klateczki, które tu miały siateczkę z jedwabiu i tam się kłębiło kilkaset wszy i to się nakładało na nogi czy na ręce. Gumkami się obwiązywało i tych klateczek było kilkadziesiąt na człowieku i trzeba było to wytrzymać przez jakiś tam czas, póki się nie najadło. Kiedy zabijesz, pozostawiasz tylko ślad, więc twoje jest dzieło oczyszczania. Oczyszczę! A człowiek, który to uprawia, to bo powtarzam, wszy są chore, pomimo szczepionek, które sam dostaje, choruje ciężko, czyli ma takie stany majakalne, 35 stopni tu w południe, 40 rano i tak dalej. I oni, jak mówił mój ojciec, żyli po części w malignie. I tą wojnę, ten Lwów, tą okupację, to wszystko spędzili w takich stanach depresyjno-euforycznych, przedziwnych. I kiedy więc powiedziano mi, że mogę zrobić pierwszy film, postanowiłem napisać film o tym. Dokładnie, żeby jakby dać znać, że wiem, z czego jestem, z jakiej krwi się urodziłem, między innymi tej zatrutej wszami chorymi. No i taki film nakręciłem jakby o takich, wie pan, jak to zwykle u mnie, dylematach moralnych. Po prostu na koniec myślę, że zadaniem, równaniem życia w szkole to jest jak żyć, nie jak robić film.